Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym podcaście, którego temat już znacie, bo widzicie tytuł Negacja Nicht i Kein. Tak trochę nietypowo, bo stwierdziłem, że dołożę do tego też spójnik Sondern, spójnik, który z tą negacją bardzo ściśle związany. Oczywiście w szkołach na takim początkowym etapie nie mówi się o tym spójniku, nie chce się mieszać, natomiast zakładam, że ten podcast czy też ten film oglądają i słuchają osoby na różnym stopniu zaawansowania językowego i myślę sobie, że dobrze to znać. Jeżeli temat będzie za trudny, to sobie to odrzucicie gdzieś tam, to zondę. Natomiast jeżeli będziecie czuć, że gdzieś to wszystko fajnie się skleja ze sobą, to tym lepiej, żebyście zaczęli to właśnie stosować i rozumieć użycie tej negacji i tego spójnika właśnie. Jeżeli oglądacie podcast, słuchacie podcast w formie audio, to pamiętajcie, że jak jest link w opisie tego podcastu do tego filmu na YouTubie, gdzie zrobiłem napisy, czyli możecie śledzić na bieżąco pisownię poszczególnych słówek i poszczególnych zdań. Natomiast jeżeli to oglądacie na YouTubie, to pamiętajcie, że możecie to obejrzeć, posłuchać oczywiście w formie audio na podcaście. Pamiętajcie, że podcast to jest taka forma, którą możecie słuchać. To jest właśnie wielki atrybut tego podcastu jest to, że może być odtwarzany w tle, a wy możecie robić na komputerze, czy też na komórce, czy na tablecie inne rzeczy. Bo z YouTube'em jest tak, że niestety musicie wyłączyć, a podcast może trwać gdzieś tam w tle, a jednocześnie możecie czas swój poświęcić na coś innego. Dlatego podcast jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Natomiast do dzisiejszego podcastu zaprosiłem Patrycję Reinbold. Witam cię, Patrycja. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Zaprosiłem panią Patrycję, ponieważ chciałem ten temat omówić z kimś, takie, żebyście wy, jako słuchacze, jako uczący się języka niemieckiego, posłuchali i zobaczyli ten sam temat w oczach dwóch germanistów, nazwijmy w ten sposób. Bo myślę, że to taka będzie mała burza mózgów i pewne myśli. Ja inaczej, może troszeczkę inne przykłady podam, Patrycja inne. Natomiast Patrycję wynalazłem, słuchajcie, na Instagramie. Polecam. Patrycja, funkcjonujesz na Instagramie jako czarny gacek. Dokładnie, zgadza się. Nietypowa nazwa. Nie ma tam nic o niemieckim. Tak. Zostawmy to, bo wiem, że to zawsze, zwłaszcza gdzieś tam, jak są nietypowe nazwy, czy nazwy zespołów, to zawsze wywiadam, na przykład w temacie muzycznym, który jest dosyć bliski, to pierwsze pytanie do zespołu, dlaczego taka nazwa? Właśnie zostawmy to. Nie pytajmy. Jeżeli będziecie zainteresowani i będziecie chcieli Patrycję o to dopytać, zapraszam na jej Instagram, Czarny Gacek. Natomiast dlaczego zwróciłem uwagę na profil Patrycji? Ponieważ tam jest, Patrycja analizuje idiomy niemieckie, przysłowia, nietypowe zwroty. To jest materiał, który ja gdzieś tam klasyfikuję na poziomie no, od B1 w górę, czyli dla takich już średnio zaawansowanych, a wiem, że wśród Was tacy słuchacze uczący się są. Nie wszyscy zaczynają od zera. Nie zawsze ten język niemiecki musi być od zera, a tutaj materiał, który prezentuje Patrycja, jest dosyć taki wysublimowany i wymagający, moim zdaniem. Zgadza się, tak bardziej poziom B2, C1, coś w tym stylu. Jeszcze podkręcasz w górę. No i dobrze, dobrze. Gdzieś tam są zwroty, które ja miałem na studiach, i gdzieś tam mi się to zapomniało, i nagle się okazuje, że ty to analizujesz. Tutaj Patrycję bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby to gdzieś tam zrobiła to w formie YouTube'a czy podcastu. Ponoć coś się tam dzieje. Tak, Coś. na pewno wystartuje. Dobra, super, bo jest tyle materiału i tyle pracy w to wkładasz, że naprawdę szkoda, żeby to się gdzieś tam na Instagramie no trochę uciekało. Nie wszyscy Instagrama mają. Gdzieś tam forma dotarcia do większej ilości widzów i słuchaczy. Dobrze, ten odcinek, nie wiem jaki długi będzie, ale nie przejmujcie się. I na podcaście, i na YouTubie umieszczę tak zwany minutnik, jak ja to nazywam, czyli będę w poszczególnych minutach będę pokazywał, opiszę, co omawiamy w danej minucie filmu.
może nie co do minuty, ale gdzieś tam jakieś, w zależności od tego, że to będzie trwało, nie wiem ile, czy pół godziny, czy więcej, zobaczymy. Dobrze, zaczynamy negację. I takie mam negacje nicht i kein. I takie pierwsze pytanie, Patrycja, jak to widzisz? Załóżmy, że masz kogoś, osobę, która zaczyna naukę języka niemieckiego, jest po kilku miesiącach nauki, totalny świeżak, nie? I jest pytanie, raz jest nicht, a raz jest kein. I on tego nie rozumie, nie? Prawie zawsze mogę powiedzieć, że nie wiem. 90% przypadków to będzie nicht. Czyli prawie zawsze. To kein jest taką dość specyficzną formą, bo za pomocą kein przyczymy tylko i wyłącznie jakieś słówko, które wcześniej miało użyte rodzajnik nieokreślony. To jest tylko i wyłącznie w tym przypadku. Czyli zobacz, jakie to Podaj jest przy. ograniczone. Tak. Statystycznie zdecydowanie nicht jest częstsze. Ja to mówię tak. Ja mówię uczniom. Nicht zaprzeczamy czasownik, czyli na przykład ja przyjdę, ich komme. Ja nie przyjdę, ich komme nicht. I to jest pierwsza rzecz charakterystyczna, że to nicht musi być za czasownikiem. Zgadza się. Nie? Przy czym Bo no. dokładnie to nicht będzie a powstało przed tym, co przyczymy, jeżeli tam w środku zdania jest jeszcze jakaś inna część mowy, Tak. albo na samym końcu zdania. Tak najlepiej to, czym bardziej na koniec to nicht idzie, tym w sumie lepiej, bo wtedy przeczymy Tak. całe zdanie. Ja też tak mówię. Też tak mówię. Jak jest długie zdanie, to im dalej nicht, im bliżej Dokładnie. końca, tym Tak, lepiej. zgadza się. A trzymajmy się tutaj trochę praktyki. Mamy ten przykład bardzo prosty, ja przyjdę. I tu mówiłaś, że nicht stawiamy przed słowem, którego zaprzeczamy. I na przykład ja widzę to tak. Przyjdę, ich komme. To jest jasne. Ja, jeżeli chcę powiedzieć, że ja nie przyjdę, ich komme nicht. Tak. Natomiast jeżeli chcę coś tutaj sprecyzować, że ja przyjdę jutro, a nie dzisiaj, i chcę zapowiedzieć, ja przyjdę, ale nie dzisiaj. I przyjdę, i zdanie brzmiałoby, ich komme Nicht. nicht heute. Dokładnie. Czyli Dobrze myślę? przyczymy to, co chcemy zaprzeczyć, czyli nie dziś. Podkreślam, że nie dziś przyjdziemy, tylko Tak. jutro. Czyli tak samo jak po polsku. Przyjdę nie dziś, tak samo będzie po niemiecku. Dokładnie przenosimy to. Czyli nicht Tak. heute, sondern morgen. Tak. I tu nam wchodzi trzeci bohater tego. Trzeci, bo kein jest pierwszy, nicht jest drugi i sondern. Słuchajcie. Sondern jest bardzo fajnym spójnikiem. Właśnie jeszcze raz powiedzmy to zdanie. Ich komme nicht heute, sondern morgen. I to sondern wprowadza tak naprawdę aktualny stan rzeczy, czyli wprowadza prawdę. Czyli mówi tak, dzisiaj nie, ale jutro tak, przyjdę jutro. I to sondern wprowadza to faktycznie to, co jest aktualne. I ja to nazywam sprostowanie w moim gdzieś nomenklaturze wśród uczniów, że możecie, słuchajcie, chodzi o to, że sondern możecie użyć, nie musicie. Czyli możecie powiedzieć ich komme nicht heute. I tam może być kropka. Natomiast gdy chcecie powiedzieć prawdę, dokładacie sondern. I wtedy mówicie faktycznie, kiedy ja tak naprawdę przyjdę. Ich komme nicht heute, sondern morgen. Taki przykład. Ty miałabyś może swój przykładzik tutaj na to? I jakoś Ja to chciałam jeszcze zobrazować? powiedzieć, że przy Okej. Okay. sondern mamy szyk prosty. Czyli jak mamy ogólnie spójniki, to zawsze przydałoby się uczyć do tego jeszcze, jaki szyk po nich następuje. Tak. I w tym przypadku mamy szyk prosty. Czyli prosty, no bo jest prosty, czyli tam się nic nie zmienia. Czyli tak normalnie piszecie zdania, tak samo piszecie po tym. Nic tam nie przeskakuje, nic nie wycinacie, nie dajcie na koniec zdania. To jest po prostu tak, tak się uczycie, takie zdanie po tym następuje, zwykłe. Dobra. I przykład. Ich mag No. dich nicht, sondern ich liebe dich. Czyli nie lubię cię, tylko cię kocham. To macie taki Tak. przykład. Długo przecież szukałam takiego przykładu, kiedy po tym sondern można byłoby użyć Jest całego czasownik, zdania. nie? No. Tak. To jest
To jest też specyficzne, bo pozondean zwykle stoi jedno słowo. Zgadza się. Nie dzisiaj, tylko jutro. Nie w piątek, tylko w czwartek. Tak. Nie niebieskie, tylko Nie czerwone. czarne, tak, nie czarne, tylko białe i tak dalej. Faktycznie jest ta tendencja, że pozondean zwykle jest jedno słowo. Żeby znaleźć przykład, żeby było pełne zdanie, to właśnie twój przykład. Tak, ja wczoraj właśnie siedziałam o północy i myślę, O w matko. łóżku, jak to dać, żeby było całe zdanie, żeby znaleźć jakiś fajny przykład. I wymyśliłam. Dobra. Ja mam też przykład właśnie z tej grupy, gdzie jest i w jednym zdaniu, i w drugim jest czasownik. To są oczywiście Okay. różne czasowniki. Na przykład takie zdanie. Ja nic nie zjem, lecz wypiję herbatę. W sensie ktoś komuś proponuje jedzenie i picie i mówi, ja nie jestem głodny, ja tylko wypiję. I by powiedział to ich esse nichts, sondern ich trinke nur ein Tee. Tutaj wtrącę ci jedną fajną rzecz, że No. zobacz, w pierwszym zdaniu masz nichts, czyli nic. Czyli ogólnie w pierwszym zdaniu powinno być przeczenie. To nie jest tak, że tam musi być tylko i wyłącznie nicht albo keine. Tak, Tam tak. może być też inne przeczenie. Po prostu chodzi o to, żeby pierwsze zdanie było z przeczeniem. Tam musi coś być zaprzeczone. Tak, żeby było, musi być przeczenie, żeby móc wyjść z tego przeczenia za pomocą sondern. Dokładnie. Możecie sobie to wyobrazić tak, jak bateria z jednej strony ma minus, z drugiej plus, że to pierwsze zdanie jest na minusie, czyli zawsze jest tam przeczenie, a to drugie wychodzi na plus. Dokładnie, dokładnie, tak to wygląda. Kiedy i nicht, tutaj jak mówimy, ich trinke nicht, ja nie piję, ich esse nicht, ja nie jem i tak dalej. Nicht dotyczy czasowników, słuchajcie, przede wszystkim i stoi po czasownikach. To jakby taka pierwsza, najważniejsza myśl. A kiedy się pojawia kein? Patrycja, jak ty to tłumaczysz? Ja powiem swoją wersję. Znaczy, my powiemy, znając życie, powiemy to samo. Ostatecznie to będzie ta sama myśl, ale gdzieś tam dochodzimy do tej prawdy jakby za pomocą innych słów, innych zwrotów. No każdy z nas gdzieś tam jakimś językiem się posługuje i jakimś przykładem. Jak ty to tłumaczysz? Dokładnie. A więc tak, kein, za pomocą kein, keine, przeczymy tylko i wyłącznie rodzajnik nieokreślony. Czyli jakbyśmy powiedzieli na przykład, to jest mieszkanie. Das ist eine Wohnung. To jest mieszkanie. I chcemy zaprzeczyć to i powiedzieć, to nie jest mieszkanie. To zobaczcie, jak fajnie, bo w sumie keine odmienia się tak samo, jak nasz rodzajnik nieokreślony, tylko dodajemy k z przodu. Czyli Tak. Jak było eine Wohnung, to dodamy k przed eine i już mamy to zaprzeczone. Das ist keine Wohnung. Dokładnie. Na przykład, das ist keine Wohnung, sondern ein Haus. To nie jest mieszkanie, tylko dom. Okej. Taki przykład. Widzicie, tylko w tym przypadku. Przykład kolejny z mojej strony. Wziąłem kilka, bo mam takie, jak wprowadzam ten temat na lekcjach, pewnie niektórzy uczniowie to potwierdzą, ale mam kilka takich przykładów, które no myślę, że są takie dosyć obrazowe. Chodzi o to, że są dwie rzeczy, które można pomylić ze sobą. Załóżmy, że jest w szklance napój, słuchajcie, w kolorze ciemnożółtym. Tak, ciemno. Oczywiście są różne odcienie, nie? I chodzi o to, że ten napój można pomylić, że to może być piwo, albo to może być sok jabłkowy. Oczywiście przy smaku to nie ma dyskusji, przy zapachu również, ale gdy widzimy szklankę w odległości kilku metrów, to gdzieś tam niepewność jest. Pytanie, to jak bardzo jest spragniony, którego z tych napoi? Oczywiście pewnie wszyscy chcą sok jabłkowy się napić. To chyba naturalne. No to przyczyny piwo. Tak. I mówimy tak. To nie jest piwo, lecz sok jabłkowy. Das ist kein Bier, sondern no. einen Ein. Apfelsaft. Tak. Ein Apfelsaft. Czyli. A, Boże, bo nie piję, tylko. Ja już sobie tak, powiedziałam, nie tak. piję. Pomyślałaś, piję, tak, że piję. Ja już mam pomyślałaś, że jest wyobraźnię. Drinken. Tak, że piję. Jasne. Spoko, spoko. Das ist kein Bier. Czyli, bo normalnie byśmy powiedzieli, to jest piwo. Das ist ein Bier. Dokładając k, tworzymy kein i w ten sposób zaprzeczamy rzeczownik. Czyli to, że w zdaniu jest ein,
skojarzę sobie tak, takie moje skojarzenie, może nie wszystkim to siądzie, ale ein, rodzajnik albo eine, rodzajniki nieokreślone, jeżeli chcemy to zaprzeczyć, to od razu lądują, lecą w jego kierunku, leci literka k. Skojarzcie sobie to mnemotechnicznie trochę, że tam jest miód, nie? Że ein, eine to jest miód i lecą pszczoły do tego, nie? Coś albo osy. Że to ein przyciąga k. Czyli jeżeli się pojawia w zdaniu rodzajnik nieokreślony ein, eine, to zaprzeczamy go poprzez dodanie k. To był mój przykład. Może twój, Patrycja, Ja miałabyś jeszcze coś? chciałabym tutaj dodać właśnie, że No. warto zwrócić na to uwagę, że to kein nie jest takie fajne jak nicht, bo tutaj mamy tą odmianę. To jest właśnie to, co ja zrobiłam. Ja pomyślałam, ja piję, no to ja piję kogo? I tutaj trzeba uważać, czy słówko nie jest rodzaju męskiego, bo wtedy by to zdanie troszeczkę inaczej brzmiało, trzeba byłoby tam pozmieniać. To Inaczej jest, jeżeli jest nie, mianownik, nie, a niech inaczej. wybrzmi to twój przykład, Patrycja, to powiedz go. Ich trinke kein Bier. To dalej Aha. mamy. Czyli mamy Bier, jest das Bier, czyli rodzaj neutralny, tam się nic nie zmienia w bierniku, w akuzatywie, ale jak mamy już sok, no to sok jest der Saft, der Apfelsaft, to tam już w akuzatywie się to zmienia. Mamy zamiast ein, einen. Tak, to jest akuzatyw. To jest ważna rzecz, którą trzeba pamiętać, że to nie jest tylko keine, tylko tam się dodaje jeszcze końcówki. Okej, Tak samo jak okay, się odmienia rodzajnik nieokreślony. To jest właśnie ten minus taki. okej. Okay. Ale nie straszmy naszych widzów i słuchaczy. Myślę, że ktoś jest na etapie i rozumie to, o czym mówimy. Dla kogoś to może być niezrozumiałe. No tak po prostu będzie, nie? Że pewne rzeczy tutaj do kogoś mogą trafiać z racji tego, że zna te zasady i tak dalej. Ale tak jak mówiłam, 90% używacie nicht. To jest takie pocieszenie. Dobra. No to Patrycja, mówi, jakiś przykład miałbyś? Może coś z podobnego? Znaczy cały czas To mówimy o tak, tym faceci sobie zdaniu. zazwyczaj mylą co do kobiecego No. ubioru. To jest Tak. kein Kleid, to nie jest sukienka, sondern ein Rock. To nie jest Okej. sukienka, tylko spódnica. Jasne. Znaczy ja nie mylę, ale są faceci, którzy faktycznie gdzieś tam te część Zazwyczaj damskiej faceci się część mylą. garderoby. Okej. Das Kleid. Ja mój przykład mam taki, też a propos napojów. To pozwoli, że tobie to zadam. Ja nie piję wódki, lecz wodę mineralną. I znowu mamy skojarzenie, że z butelka, z płynem przezroczystym w środku. No i znowu, z kilku metrów możemy nie stwierdzić, nie wiedzieć, czy to jest woda w środku, czy wódka. Nie, a na weselu, nie, takie wody mineralne stają wszędzie. Wody mineralne mamy pić? No normalne, przecież nie będziemy alkoholu pić. Takie. Dobrze, to nie jest, ja nie piję wódki, lecz wodę mineralną. Kein Tak Wodka, to. sondern ein Mineralwasser. I znowu mamy to Wasser. Wasser jest das, czyli jest neutralny, czyli tam się nic nie zmienia. Czyli jak jest ein, to jest ein. Ale niestety przy wódce się już zmienia, bo jest der wodka. Dlatego jest einen. Wódka dużo zmienia, nie? Ale Dokładnie. Możecie sobie tak to szeroka myśl. zapamiętać, że. Zwłaszcza po spożyciu ludzie się zamieniają w różne Dokładnie. charaktery i tak dalej. Ostatnio sobie to analizowaliśmy z kimś, z uczennicami właśnie. W co się, tak anegdotycznie, w co się, jakie typy mężczyzn, jak się zachowują w powódce. I wyszły nam pięć typów. Pięć typów wasz. Tak, pięć typów. No. Pierwszy to jest agresor. Nie? Czyli jak ktoś napije się wódki, to praktycznie ma wrażenie, że pół Bóg, wszystko potrafi, wszystko może. Przepraszam, szukam guza. To jest ten typ, nie? Że ze wszystkimi by się zaczynał. Drugi typ to jest po wódce. To jest taki, że do rany przyłóż. Zwykle jest takie mało towarzyski, gdzieś tam zamknięte w sobie. Wódka go otwiera, dowcip się pojawia, żart. Uśmiech na twarzy, mówię, o kurczę, jaki fajny jest koleś po wódce, nie? To jest takie dusza towarzystwa. Trzeci typ to jest śpioch. Po prostu ktoś wypije alkohol i idzie spać.
Coś, żeby mi coś nie umknęło. Czwarty typ to jest typ taki nostalgiczny, czyli po wódce wypije i zaczyna gdzieś tam płakać, żałować, przepraszać, coś takiego. Cholerka, ale piątego nie zapomniałem. Dobra, No to zapomniałem. zamiast Mój błąd. piątego zrobimy typ o poglądach religijnych i polityce. Że co? Że... To też się czasami włącza po alkoholu niektórym, że idą Wiesz co, takie niektórym się. rozmowy Niektórym w stronę polityki się. i religii. Niektórym, słuchaj, niektórym to się. Nawet alkoholu nie trzeba, żeby to się włączyło. To jest tym, którego spotykasz i od razu wsadza cię w tematy. No Po i której stronie jesteś, nie? dokładnie. I tutaj tak mnemotechnicznie wam może powiem, że możecie sobie te alkohole skojarzyć z facetami na spokojnie, bo prawie wszystkie alkohole są rodzaju męskiego, oprócz Tak. piwka. Piwko jest neutralne, bo i Tak, piwko kobiety jest mogą das. pić, i mężczyźni. Takie babskie, No półbabskie, to półmęskie. wymieńmy te napoje alkoholowe. No, der Wodka, Der Wodka. Der der Wein. Wein, Der Wein. wino, der Koniak i wszystkie nazwy, myślę, że Wszystkie, nazwy wszystko tam własne jest, będą der, nie? ale powiem ci, że ja się tak za bardzo nie znam, bo ja za bardzo alkoholu nie piję. No, w Ale sumie ja ogólnie też nie. wszystko, co jest z alkoholami, Tak. wszystkie Likör, też jest D. likra, D likör, tak, nie? Aja likör. tak, właśnie jeszcze myślę, Okej. whisky, Okay. Whisky też jest D. tak. No chyba wszystko, faktycznie. Dlatego Tak. też mamy rota wine, czyli er na końcu i tak Aha. dalej. Te wszystkie końcówki będą się potem właśnie od tego rdzennika powtarzać, od tego da. Okej. Taką ciekawostkę. Dobra, dobra. Wracamy do tematu negacji. Mój pomysł kolejny. Mamy przedmiot na stole, jakiś podłużny. Niby to komórka, niby to pilot do telewizora. No z daleka powiedzmy, albo kształt ma taki dosyć nietypowy. No nie wiemy, co to jest, nie? I teraz zdanie takie coś, że... To nie jest komórka, bo ktoś myśli, że to jest komórka. Komórka to taki telefon, znaczy taki, Boże, nie wiadomo, że jaki. Chodzi o słowo handy, nie? To nie jest komórka, lecz pilot do telewizora. Jakbyś to powiedziała? Ja tak trochę, że tak wchodzimy w Nie rolę ma problemu. przepytywania, ale oczekuję tego samego po twojej stronie, słuchaj, spokojnie. Das ist kein Handy. Kein Handy. Mamy das Handy, kein Handy. Das ist Tak. kein Handy, sondern eine Fernbedienung. Tylko Dokładnie. pilot. W ogóle jest Tak. dziwne słówko Fernbedienung, takie Tak, daleka obsługa. Fernbedienung. Tak, daleko obsługa, bo Bedienung to jest obsługa. Dokładnie. Czyli, na przykład, czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy w restauracji albo byliśmy. I die Bedienung war sehr angenehm. Była bardzo przyjemna Dokładnie, obsługa, czyli obsługa. kelnerzy i tak dalej, nie? A tutaj mamy Fernbedienung. Fern to jest daleki. Przedmiot Obsługa jest z daleka. daleki. Tak, daleko obsługa. No w jaki sposób ma to sens? Bo siedzisz na No. kanapie kilka metrów i włączasz. Ja nie mogę, bo mi te dzieciaki już tyle razy zepsuły tego pilota, że praktycznie już się nie chce tego naprawiać. Niestety trzeba podejść do telewizora i przełączyć kanał. Co powoduje to, że faktycznie nie siedzimy długo, tylko faktycznie coś jest fajnego, to się ogląda, a coś nie, to się wyłączy. Bo się nie chce wstawać. Fernbedienung. Tak, to jest przykład. Też też moje tutaj córy jeszcze przed podcastem się pytałem o zwierzęta. Które zwierzęta można pomylić ze sobą, jeżeli chodzi o wygląd? No myślę, znaczy wielkościowo jest na pewno inny, ale gdzieś tam zając i królik. To są dwa zwierzęta, które, zwłaszcza jeżeli zając będzie biały, nie? Ten zimowa wersja. Jeżeli się na tym znam, to chyba one rzucają ten sierść. No to zając i królik, oczywiście królik jest mniejszy, o wiele mniejszy niż zając, ale gdzieś tam patrząc na zdjęcie, nie widząc skali, powiemy takie coś, na przykład to nie jest królik, lecz zając. Das ist kein Kaninchen, sondern ein Hase. Tak jest. Okej. Okay. Przy haze... Tutaj dopowiem, że przy hazę jest taka ciekawostka, że rzeczownik hazę ma końcówkę e i to jest taki nie, taka nieliczna, nieliczny wyjątek, ponieważ większość rzeczowników z końcówką e
ma rodzajnik D. Zgadza się, większość, ale nie wszystkie. Nie wszystkie oczywiście, ale statystycznie na pewno to zdecydowana większość. Te cytrusy, owoce, nie? Di citrone, di orange, di melone, di mandarine, z takich przedmiotów domowych, di vase, czyli wazon, di gitarę. Tego jest mnóstwo. Naprawdę większość ma końcówkę e i ma di. Natomiast haze należy do tych nielicznych wyjątków, że ma e, ale mimo to ma rodzajnik d. Wydaje mi się, że to jest bardziej spowodowane z tym, że to jest jak gdyby przedstawiciel gatunku, męski przedstawiciel gatunku. Z tego to się wzięło, Okay. że to jednak bardziej jest silniejsze niż ta końcówka w tym w nadawaniu rodzajnika. Tak Tak jest, mi się tak wydaje jest. w tym przypadku. Dobrze, tak to działa. Miało być jakieś zadanie dla mnie. Jakie zadanie dla ciebie? Okej. Zdanie, Okay. no. Zdanie. Bo ja cały czas tutaj się troszeczkę narzucam tymi Okej. zdaniami. Okay. No to Obrzucam. zróbmy sobie też właśnie coś podobnego. Można się pomylić, jak ktoś pije i damy ja piję. Nie. To. Czekaj. Ja piję nie kakao, tylko kawę. O, tak zrobimy. Bo to też w sumie podobne, można się pomylić. Dobra. No z tym kakao mnie zabiłaś, bo nie, rodzajnik będzie Dea, D, nie? dea. Też mam taką ciekawostkę. Właściwie wszystko, też co się pije, prawie wszystko, jeżeli nawet nie jesteście pewni, to strzelecie też dea, bo prawie wszystko jest rodzaju męskiego. Jest dea zawsze, dea kafi, dea ti, dea kakao, tylko właśnie na przykład czekolada, gorąco jak pijecie, to już jest di, albo di milch, ale tak to ogólnie prawie wszystko jest dea. No tutaj wspomnę troszeczkę o czymś, co nie wchodzi w kategorię, ale musimy o tym wspomnieć. To jest mleko, nie? Mleko ma die Milch. Tak. Dobra. No to nie piję kakao, lecz kawę. Ich trinke keinen Kakao, sondern einen Kaffee. Genau. Widzicie, tak I tu prosto wszędzie to właśnie działa. wszędzie jest akusatyw, nie? Dokładnie. Jest. Bo pić kogo, co? To akurat się pokrywa, jest akuzatyw. Tutaj dopowiem a propos, to jest wątek na osobny film zresztą, ale chodzi o rodzajniki i chodzi w sumie o przypadki. Możecie mieć wątpliwość, mam użyć datyw, mam użyć akusatyw, a skąd ja mam to wiedzieć, nie? Pierwszym wyznacznikiem, słuchajcie, to jest czasownik. Czyli użycie konkretnego czasownika powoduje, że jest akusatyw, datyw albo zostaje nominatyw. Zgadza Czyli się. jeżeli czasownik, trinken, jest kogo co, no bo jest pytanie, wein was, to musi być akusatyw wtedy. To wtedy der zamieniamy na dein, a w rodzajnik nieokreślony ein na einen. I to jest właśnie użyte w tym zdaniu. Dobra, taki przykład. Ona nie idzie do pracy, lecz do domu. Jak będzie? Sie geht nicht zur Arbeit. Tutaj dajemy nicht, dlatego że nie przeczymy rzeczownika, tylko Tak. tutaj już jest przyimek zur Arbeit. Tutaj, czyli jak zawsze macie jakiś przyimek, to zawsze będzie przed tym stało nicht. To jako taka informacja, że tutaj nie musicie myśleć, czy to kein, keine, keinen, tylko tutaj jeszcze dacie zawsze nicht i jest dobrze. Also, sie geht nicht zur Arbeit, sondern nach Hause. Do domu. Nach Hause. Czyli nicht stoi przed zur Arbeit i ono przez to zaprzecza, że w tym momencie, tak do widzów, do słuchaczy mówię, jeżeli to nicht stoi przed zur Arbeit, to oznacza, że nie jest zaprzeczany czasownik, tylko miejsce, Dokładnie. dokąd się idzie. Czyli to, że ona idzie, to jest fakt. To nie jest zaprzeczane. Jest zaprzeczane tylko miejsce, dokąd się wybiera. Czyli tak po polsku. Ona idzie nie do pracy. Nie do pracy. Aha. Czyli to nie, nawet w polsku, tutaj też stoi przed do pracy. Tak, nie tak, do pracy, tak. Tylko do domu. Tak, tak samo. Tak, Możecie tak. sobie przełożyć to tak samo na niemiecki. Dobra. To może trochę więcej przykładów dodamy z tymi przyimkami. Dobra. Żeby to też pokazać. Masz jakiś, bo ja mam coś. Ja też mam. Ja mam dużo przykładów no to, zawsze. No to dobra, to mów. Nie, to po kolei.
No to może coś prostego. Ja nie pochodzę z Niemiec, tylko z Polski. No rozumiem, że dla mnie. Może być. Mogę też ja powiedzieć. To zabawmy się, że sobie zadajemy dobra. To, nie? Żeby słuchacze nie myśleli, że my te zdania znamy. Dokładnie. Nie, my to wszystko, co tutaj jest, jest na żywca, wszystko, wszystko jest improwizowane. Tak, niech takie zostanie. Czyli ja nie pochodzę z Niemiec, lecz z Polski. Ich komme nicht aus Deutschland. Aus Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Polen. Dokładnie. To mamy negację. Ich komme, ja pochodzę, tak, ale nicht aus Deutschland, nie z Niemiec. To Niemcy, pochodzenie Niemców jest zaprzeczane w tym zdaniu, a sondern wprowadza tak naprawdę a faktyczny stan rzeczy, skąd ja pochodzę. Also aus Polen. O, dobra. Dobra. Ja mam podobne zdanie, dlatego nie będę go, że ja nie mieszkam w Polsce, lecz w Niemczech, ale to będzie to samo, nie? No to nie? samo prawie. Dobra, kwestia kolorystyczna dla nas facetów to jest różnie z tym. Na przykład taki przykład, no masło myślane. To nie jest czarne, lecz ciemno-szare. Okej. Okay. Das ist nicht schwarz. To nie jest czarne, sondern, jaki był? Ciemno-szare. Dunkelgrau. Sondern dunkelgrau. Tutaj jest nicht, słuchajcie, ponieważ czarny, przymiotnik czarny, to nie jest rzeczownik. Tam nie ma prawa się pojawić kaj, nie ma potrzeby. Dlatego jest nicht, nicht schwarz, sondern dunkelgrau. Okej. Okay. Masz coś? Mam coś. No, na pewno masz. Mam coś. No to może dzisiaj nie idziemy do kina, tylko do restauracji. Dobra. Heute gehen wir nicht ins Kino, sondern in Restaurant. I tutaj cię muszę poprosić o potwierdzenie. Faktycznie restauracja po niemiecku, Restaurant, tak wymawiają? Tak, dziwnie. Mówię to, podkreślam to, ponieważ wiele uczniów, jak widzi rzeczownik, bo ono się pisze restaurant, tak jest pisownia tego rzeczownika. No i większość mówi, ja ich gehe ins Restaurant. Ja mówię, nie, tak się nie mówi, Restaurant. Tak, to jest tak bardziej wszyscy, z francuskiego. Taka... No bardzo mocno, tak. Nie? Jeden z takich mocno rzeczowników, który jakby odbija się jakby tutaj w napływ, wpływ języka francuskiego. Tak, engagement. Tutaj nawet to... Tak, engagement. Niemcy mają pewien jest... słówek. No i tutaj tym Restaurant jako... To się, tak podpowiem wam, to się czyta re, sto, jak sto, jak nie 200, tylko sto i na końcu jest rond, czyli R jest taką naszą polską A z kreseczką na dole, nie? Restaurant. Chodzi o kwestię wymowy tego rzeczownika. Dobra, to było zadanko twoje dla mnie i tutaj taki wątek, jak to w filmach jest czasami o przemycie narkotyków, że jest biały proszek i nie wiadomo, co to jest. No i teraz... Ktoś twierdzi, jemand behauptet, das ist ein Puderzucker. A policjant mówi, nie, to nie jest cukier puder, lecz narkotyk. Jesteś jestem. Tam? Tylko dobra. Myślę chwilkę. Dobra, spokojnie. Jeszcze raz pytanie, to nie jest cukier puder. To nie jest tylko tak. Narkotyk. Okay. Tak, lecz narkotyk. Das ist kein Zucker. Zaczekaj. Cukier puder, czyli zawsze od tyłu, czyli puder Zucker. Das ist kein Puder Zucker. Tak, wiem, może domyślić. Tak. Tak, co jest pierwsze? Tak. Czy to jest puder Zucker, czy to jest cukier tak, puder? Tak, zawsze o tym myślę, to zawsze jak idę do piekarni, tak, bo ja kocham, ja mieszkam w Niemczech 6 lat, ale zawsze jak idę do piekarni, chcę zamówić na przykład pączka okay. z cukrem pudrem. To ja muszę powiedzieć tak. cukier, puder tak. i zapowiedzieć, ok, od tyłu. Słuchaj, tak, to jest od tyłu. Już tłumaczymy słuchaczom, jeżeli czegoś nie łapią. My mówimy po polsku cukier, puder, a Niemcy ustawiają puder, cukra. Tak. Mają na odwrót i do tego się pisze włącznie. Nie? Puder, cukra, oczywiście da. Tak, to trzeba, jest kilka takich ciekawostek. Jest do tego nie? mnóstwo przykładów, to się przekłada naprawdę na prawie wszystko, typu... nie wiem, miejsce urodzenia, Geburtsort, no to Ort
to jest miejsce. Czyli my mówimy pierw miejsce, a potem urodzenia. A nie co mówią na odwrót. Tak. Geburtsort. Urodzenia tak. miejsca. Urodzenia miejsca. Jest mnóstwo nie? tego przykładów. No, Ale akurat nie wiem, no. Jak kaputem będziesz... się akurat tak zawsze myli, czy pierw cuka, czy pierw pójdę. Okej. Powiem ci, że ja tak a propos anegdotycznie, to też na studiach gdzieś tam, czy jeszcze w liceum byłem, nie, to byłem w studiach, ale tak troszeczkę byłem na wymianie z takimi grupą licealistów, bardzo inteligentni ludzie, tak mnie wrobili, że w końcu nie widziałem, czy to jest Staubsauger, czy Saubstauber. Zwątpiłem. Wyjaśniam osobom, Staubsauger to jest odkurzacz. Składa się z dwóch słów. Staub to jest kurz, a Sauger to jest... Wysysacz taki. Jakby to powiedzieć. Wysysacz, tak, sak. No tak, bo, tak. Sacz. Bo Saugen to jest... Saugen, tak. Saugen to jest sać. Tak. Sać. Czasownik. Z tego się bierze Zeugetier, czyli ssaki jako zwierzęta, nie? Natomiast to, co mi tutaj wprowadzili mnie i mnie zamotali totalnie, musiałem to w słowniku sprawdzić, to wyszło mi, że to jest Saubstauger, nieprzetłumaczalne, w sensie coś, nie wiem, sący coś, Stauger od... Dobra, nieważne, ale to dosyć mocno mi się tak lali ze śmiechu za mnie po prostu, a ja się faktycznie wtedy zakręciłem mocno. A propos takich właśnie stwórek, czyli... Wróćmy do tak. tych narkotyków, słuchaj. To wróćmy do tego zdania. Das ist kein Puderzucker, sondern tak. eine Droge. Tak, eine Droge. Uh-huh. Okej, okay. Coś twojego dla coś mnie. Coś mojego. Myślę, że możemy lekko podkręcić trudność. Może mogą się pojawić tutaj czasy przeszłe. Okay. Strony bierne. No. Tutaj uwaga dla naszych słuchaczy, okay. Widzów. Troszeczkę zobaczymy, na ile to nam uda się troszeczkę utrudnić te zdania, żeby to nie było tak łatwe, okay. I proste. No to mamy zdanie dla ciebie. Nie kupiłem auta, tylko rower. To jest dylemat. To jest dylemat życia. No, tak dobra. Eko. Dobra, okej. Okay. Ich habe kein Auto gekauft, sondern ein Fahrrad. Mhm. To jest ciekawostka, jest taka, że to gekauft może stać też na samym końcu zdania. Też jest okej. Okay. Macie takie dwie opcje do wyboru. Czyli w twoim pojęciu obydwie formy są prawidłowe, obydwa tak? Zdania. Jakby powiedzieć, ich habe kein Auto, sondern ein Fahrrad gekauft. Sondern to gekauft dajmy na koniec, też jest okej. Okay. Aha. Gdzieś jeszcze dobra. Ekstra pytałam o to właśnie męża, czy na pewno będzie idealnie tak dobrze. A dopytajmy, twój tak. Mąż jest Niemcem. I właśnie powiedział, że obie te formy są dobre. Że można to kauft postawić przed sondern, przed przecinkiem, a można też je dać na sam koniec. Też jest okej. Okay. Czyli prawdopodobnie powiedział to beide sind richtig. Dobra. Beide, czyli obydwie wersje. Sind richtig, richtig, słuchajcie, to oznacza dobre, w sensie prawidłowe, słuszne, zgodne z jakąś zasadą. Żeby nie dawać, mam tu na myśli, żeby nie wszędzie wrzucać słowo Szymon, to teraz przetłumacz, to nie jest złe, no. Tylko dobre, poprawne. Aha, dobra. Das ist nicht falsch, sondern genau. Richtig. Okej. Okay. Falsch jako przeciwieństwo dokładnie. Richtig. Nie? Falsch, mówimy o odpowiedzi w szkole, że uczeń... Tak, falsz. Albo zły, ktoś źle dopasował element. Nie wiem, akurat dzieciaki ostatnio mi się w puzzle bawią, te młode. No to można powiedzieć, das ist ein falsches element, czy zły element. Nieprawidłowy, nie w tym miejscu. Nie? Ktoś zły, wkurzony. Jak będzie zły, zała. Wkurzony, Patrycja? Jak, zała. Jak dokładnie, kwaśnie. Jak saure Gurken. Tak. Pamiętajcie, że zaue to jest smak, tak. To jest określenie smaku, tak. Kwaśny, czyli ktoś jest kwaśny, w sensie zły, wkurzony, zdenerwowany, jakaś sytuacja go wkurzyła. Tak, jest zała, tak, okay. Jestem zła na ciebie. Tak, okay. Możecie sobie też zapamiętać, bo to jest życiowe stwierdzenie. Tak, tak potrzebne mówisz, tak? To jest potrzebne, jest zała. Dobra, dobra.
No to zdanko dla ciebie. Oni jeszcze nie ruszyli. Nie wiem, czy mam ci podpowiedzieć, czasownik ruszać. Ma na początku los. Sie sind noch nicht Przedrostek. To losgelegt. chyba już wiesz. Das Okej. Lecz nadal tam czekają. sondern sie warten da noch. Dort noch, Dobra. może być też dort, czy tam. Okej. Lecz nadal tam czekają. Sondern sie warten da. Tutaj bym pomyślał Immer o noch. immer noch. Immer O noch. immer noch. Nadal. Natomiast losgelegt, tak, tutaj jakby, tutaj ciężko, nie będę z tobą dyskutował, to jesteś w Niemczech dłużej niż ja byłem Losgefahren kiedykolwiek. też może być jako, że już Natomiast ruszyli. tak, No. myślałem o losgefahren. Sind schon Tak, o losgefahren. czasowniku losfahren. To może, dobra, to zdanie na YouTubie zobaczycie, już go widzicie pewnie w opisie, jak wygląda od początku do końca. Jakaś zdanie od ciebie? To może teraz zobaczysz jakiś przykład z zaimkiem, bo przed zaimkami zawsze jest nicht, a nie kein. Dobra. To nie jest moja ciocia, tylko moja mama. Dobra, to jest dobry przykład. Podkreślam, że jest negacja z zaimkiem dzierżawczym, czyli moja, twoja, nie moja, nie twoja, nie nasza. Okej. Okay. Aha, no i to zdanie, dla mnie zadanie, nie? Przepraszam, bo się rozgadałem jak nauczycielskie nawyki po prostu. To nie jest twoja ciocia, Patrycja, To przypomnij mi to nie jest zdanie. moja ciocia, tylko moja mama. Okej. Das ist nicht meine Tante, sondern meine Mutter. Czyli słuchajcie, przy mein. Przy zaimkach dzierżawczych moja, meine, twoja, deine, seine, jego, ihre, jej, ich nie może być kein. Zgadza Dobrze się. myślę? Tak mówiłam, że to kein jest Wiecie. tylko, to jest taki jeden tylko fenomen przy tych rodzajnikach nieokreślonych, a tak to wszędzie, wszędzie, naprawdę wszędzie dajecie nicht. Dokładnie. Tutaj mam pewne wyjaśnienie, dlaczego tak jest. Dlaczego przy mein jest nicht, a nie może być kein? Słuchajcie. Ponieważ zaimek, akurat te trzy zaimki, mój, mein, twój, dein i jego sein, to są zaimki, które są znowu zbudowane na rodzajniku nieokreślonym. Patrzcie, skoro jest eine Mutter, jakaś tam mama, wystarczy dołożyć my i mamy meine Mutter, czyli moja mama. Dołożymy dy i będzie deine Mutter, twoja mama. I do czego zmierzam? Kein zbudowany jest też na ein. I rozumiecie, nie ma miejsca na to, żeby i mein było, i kein było, bo wszystkie bazują na rodzajniku jednym, na rodzajniku nieokreślonym eine. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tutaj zwracam się do widzów. Nie wiem. Nie? Czyli jak mamy, nie może być keine, meine, muta, bo z tego by wynikało, oczywiście tak abstrakcyjnie myślę teraz, że przed muta mamy i eine, że eine jest dwa razy, że można zaprzeczyć keine i jeszcze można z tego zrobić, z tego drugiego niby, które tak naprawdę nie istnieje, zrobić zaimek dzierżawczy. Nie, nie można tego zrobić. Można tylko zrobić jedno, meine. I negacja keine jest w tym momencie wykluczona. I zostaje nam co? Nicht. Nie wiem, czy tutaj nie przyfolgowałem trochę, fikołka nie zrobiłem tutaj mnemotechnicznego, ale jeżeli zrozumiecie, to napiszcie w komentarzach. Nie, Szymon, nie rozumiem. O czym ty gadasz? Jeżeli chodzi jeszcze o Dobra. jeden aspekt, czy jeszcze jedną taką ważną rzecz, którą przydałoby się poruszyć, to może to, że skoro mówimy, że jak mamy rzeczowniki, żeby dać zaprzeczyć język kein, to muszą być one z rodzajnikiem nieokreślonym, to może być też tak, że będziemy mieć słówko z rodzajnikiem określonym. Chodzi nam o konkretną jakąś rzecz. I wtedy musimy to zaprzeczyć też z nicht, a nie z kein. To jest też ważne. Masz coś, jakiś To może ja przykład? mam też taką anegdotkę do tego nawet. Jedziesz, A więc jedziesz. tak, dawno, dawno temu, z 10 lat temu, jak byłam w Stanach, jechałyśmy autem z moją babcią i mamą zrobić zakupy i chciałyśmy kupić jabłka. Konkretne jabłka, które kupiłyśmy już ostatnio, bo nam smakowały.
I rozmawiałyśmy o tych jabłkach w tym momencie. I moja mama mówi, zielone. No to moja babcia mówi, nie, czerwone. Mama mówi znowu, zielone. Babcia mówi, no nie, no przecież czerwone takie te jabłka były. A moja mama mówi, że ma na myśli nie jabłka, tylko światła. I że babcia powinna ruszyć i jechać. I w tym przypadku możemy się zastanowić, jakby przetłumaczyć, że miałam na myśli nie jabłka, tylko światła. Tutaj chodzi o dwie konkretne rzeczy. A, okay. No to było ich mańte. Okej. Okay. Nicht. Właśnie, no? Właśnie zastanawiam się, czy nie, widzą, nie zostawiamy tego jako zadanie, bo oni muszą wiedzieć. Ja bym tego nie dawała jako zadania, bo to może być trochę trudne. No, dobra, wracam, dobra, wycofujemy ich mańte, to. Czyli ja myślałam, nicht die Äpfel, nie jabłka, czyli miałam na myśli nie jabłka. Ich meinte nicht die Äpfel, sondern die Ampel, tylko światła. Tak. Jako taka ciekawostka. Tak. Albo mam jeszcze jeden przykład. Ich habe nicht die Tasche. No. Poczekaj. Ten przykład oczywiście powiesz. Tutaj mam a propos ampel, słuchajcie. Takie skojarzenie. Ampel to są światła drogowe, wiecie. Światła drogowe na skrzyżowaniu. Czerwone, zielone, pomarańczowe, są żółte, nie? Jak to zapamiętać? Mam na to pomysł. Słuchajcie, ampel, A-M-P-E-L, nie? Wystarczy, bo z czym kojarzymy te światła? No, takie mocne skojarzenie z lampą. One w nocy świecą oczywiście na kolorowo, ale tam jest w środku żarówka. No, to jest takie lampopodobne. I o co chodzi? Ampel, jak wytniemy ostatnią literkę L i damy ją na początek, to powstanie lampa, czyli die Lampe. No genialne. Ja bym na to nie wpadła, ale faktycznie bardzo fajny pomysł. Lampę i jak bierzemy lampę, odcinamy L, dajemy ją na koniec i powstaje ampel. Nie? Teraz czyli na pewno będę drogowe. Korzystać na lekcjach też z tego pomysłu. Super, bierz, super pomysł. Bardzo fajne. No. O tej torbie to wspominałeś coś? Jakbyśmy chciały powiedzieć, nie wiem, na przykład spotykamy się z przyjaciółką i mówimy jej, że no nie kupiłyśmy tej torebki, tylko tą sukienkę. No. Okay. Tak między kobietami. Pokazując na przykład zdjęcia w katalogu. Dokładnie. Na przykład. Coś, co łatwo można zidentyfikować. Chodzi nam o konkretną rzecz. Nie? Jeżeli chodzi nam już o coś konkretnego, to wtedy używamy rodzajnika określonego, bo ta rzecz już jest tak jakby określona. Czyli ich habe nicht die Tasche, sondern das Kleid gekauft. Okej. Okay. Tak. Wskazując na poszczególne egzemplarze, nie? Można tak. Dziewczyny zazwyczaj wiedzą, o co chodzi, co się komu podobało. No. Jasne. Na plotkach. Jasne. Mam w domu trzy kobiety. To ja wiem, o czym mówię. Dobra, takie proste zdanie. To nie jest takie. No właśnie, przykład. To nie jest pytanie, lecz propozycja. Das ist keine Frage. Sondern ein Vorschlag. Tak jest. To jeszcze ode mnie może jeszcze przykład i zobaczymy, ile ty masz jeszcze przykładów. Oni, gdzieś to uciekło mi, jest. Oni nie pojechali na wakacje, lecz zostali w domu. Mamy dwa czasowniki. Mhm. Pojechać i zostać. A propos tych przykładów, gdzie pozonder jest czasownik. Nie jest ich dużo, ale coś tam jest. Czyli jeszcze raz. Oni nie pojechali na wakacje, lecz zostali w domu. Sind nicht in den Urlaub gefahren, sondern zu Hause geblieben. Tak. Czyli nie musicie tam dawać jeszcze raz, sie sind zu Hause geblieben. Nie musicie tego jeszcze raz dawać, tylko możecie to uciąć i tylko dać zu Hause geblieben. Tylko to, co się zmienia. Tak. Nie trzeba tego dublować, tego sie sind. Sie sind obsługuje, ja to tam nazywam, zarówno gefahren, czasownik partizip zwei gefahren, jak i geblieben. I w związku z tym nie ma potrzeby go dublowania. Sie sind gefahren, sie sind geblieben. Nie, tego sie sind geblieben, z tego sie sind wyrzucamy i zostaje, tak jak widzicie zresztą w napisach, bo nie ma takiej potrzeby.
Możecie pomyśleć, że dziwny przykład, ale mój Boże, w tym roku co się stało, nie? Dokładnie. Już wiadomo, że dużo ludzi znaczy jeździło czy nie jeździło, ale na przykład no, zagranica, nie? To totalnie zamknięta przecież była, no to gdzieś tam po Polsce się człowiek kręcił, chociaż nie mam w tym nic, nie widzę w tym nic złego, bo faktycznie nasza Polska jest bardzo ładna. To nie tylko morze i nie tylko góry. Zresztą oglądam taki program, jest taki chłopak Dawid Fazowski z fazą przez Polskę. Na fazie Ale nie przez wiem. Polskę. On robi. Znaczy on w ogóle dużo jeździ. Taki chłopak z Żor. Bardzo go lubię. I właśnie gdzieś tam. No ma swój też język. I gdzieś tam jeździ po Polsce. Ma taki projekt, że zwiedza województwa. Każdy odcinek to jest inne województwo, pokazując tam jakieś najciekawsze miejsca. Nie? Oczywiście robi to w jak pewnym skrócie, bo tam w pewnych województwach jest dużo do zwiedzania, tam jest bywa w kilku miejscach, ale pokazuje to gdzieś tam rzeczy, których w ogóle nie widziałem, że istnieją w Polsce. Także a propos takich poznawania Polski. To co? Jeszcze mamy przykład. Masz coś dla mnie ewentualnie? Tak właśnie jeszcze myślę. Może Co ja mam dla ciebie? No, to mów, to mów. Ja nie wierzę jemu, tylko jej, tylko tobie. O, tak damy sobie. Ja nie wierzę jemu, tylko Okej. tobie. Tak, żeby było coś może jeszcze z celownikiem, z datywem. Tak, nie Dobra. wiem, akurat mi przyszło na myśl. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko musimy. Ja nie wierzę Ja tobie, nie wierzę lecz. jemu, Nie. tylko Mu, lecz tobie. tobie. Okej. Ich glaube nicht ihm, sondern Dokładnie. dir. Czyli Ich glaube nicht przed ihm. tym słówkiem, przed im. Ja nie wierzę jemu, tylko tobie. Czyli dokładnie jakbyśmy to chcieli Okej. powiedzieć po polsku. Ja wierzę nie jemu, tylko tobie. O tak, tak można to powiedzieć sobie. Tak sobie możecie Tak, ułatwić. negacja jest, Tak. tak, negacja jest, stoi Tak. przed jemu, nicht ihm, a sondern Tak. prostuje to, nie? Okej, okay. I taki przykład, myślę, że powoli będziemy kończyć, nie wiem, jakie masz ile przykładów, ja tutaj trochę ich mam, ale myślę też, Mi żeby się ten wydaje, że materiał to nie już był jest specjalnie długi wystarczająco z już. tych przykładów, bo całkiem dużo już tutaj No, jest. Jeszcze jedną no, rzecz wydaje no, mi się, że no. powinniśmy dodać, bo my sobie tak mówimy tutaj sondern, że to tylko znaczy to lecz, tylko, ale jest jeszcze taki, jest jeszcze jedna opcja, czyli taki spójnik nicht nur, sondern auch. Czyli nie tylko, lecz też. I z tym nie możecie sobie tylko pomylić, bo tutaj nie ma tak tej, jak gdyby powiedzieć tej baterii z minusem i plusem, tylko tutaj są dwa plusy, bo to znaczy, że na przykład mam nie tylko to, ale też to. Wiem, o czym mówisz. Pewnie niektórzy widzowie, słuchacze też. Może niektórzy nie wiedzą. Tu bym był ostrożny z tym wprowadzeniem. Zróbmy sobie dwa, trzy przykłady dla osób, które wiedzą, o co chodzi. Na przykład nie byłem, ja byłem nie tylko w Berlinie, lecz również w Monachium. Ich war nicht nur, czyli nie tylko nicht nur in Berlin, sondern auch in München. Tutaj trzeba dopowiedzieć, słuchajcie, to są nicht nur, sondern auch, to jest przedstawiciel grupy spójników Dokładnie. wieloczłonowych, czyli składających się z dwóch, trzech albo czterech elementów. W takim niemieckim mamy taką grupę spójników, jest ich sześć. Nie teraz będziemy o tym mówić, bo też Nie, faktycznie byśmy to to rozciągnęli tylko takie strasznie wspomnienie, mocno, żebyście sobie nie pomylili, ale że jest, żebyście wiedzieli, że jest takie coś tak. gdzieś, tak z tyłu głowy. Okej. Sondern auch jako spójnik, ten sondern auch, te dwa Tak. słowa muszą tam się pojawić. One nie można jednego się pozbawić z jakiegoś tam powodu, one muszą się obydwa pojawić. Jak mówiłeś, coś mi miałem w głowie, uciekło mi faktycznie sondern. Aha, już wiem. Słuchajcie, ja z tym sondern, to takie moje osobiste takie świadectwo, z sondern miałem wielki problem, to znaczy ja w ogóle go w liceum nie używałem. Znaczy miałem niemiecki, w ogóle go nie używałem. Natomiast gdy się zaczęły studia, no to jak pierwszy rok, to wszyscy moi wykładowcy sondern, mówię, kurczę, co ja przegapiłem? Jak to jest możliwe, że ja, no tak, ja tak w miarę z tym niemieckim, no lubiłem ten język, gdzieś tam mi to siadło z różnych powodów, natomiast jakoś
nie wiedziałem, co się stało, dlaczego ja tego zonda nie używam, dlaczego go nie mam w moim takim językowym menu, nie? Że go nie stosuję, że go nie praktykuję. Zastanawiałem się, co się dzieje. I potem sobie wyjaśniłem. Mianowicie, słuchajcie, zonda często mylone jest. Ja to robiłem, ja to myliłem ze spójnikiem Tak, często aver. jest mylone. I to jest bardzo ważna rzecz. Czyli wszystkie te zdania, które tu dzisiaj powiedzieliście, jest taka tendencja nasza, Polaków, nie wiem jak inne nacje mają z tym problem, czy też nie, ale wszędzie tam, gdzie dzisiaj robiłem zondę, robiliśmy, wstawialiśmy, to ja dawałem aber i wydawało mi się, że to jest ok. Nie? Czyli na przykład ich trinke keinen Wodka, aber ein Mineralwasser. Słuchajcie, to jest błąd. To jest ewidentnie A błąd, dlaczego? natomiast z czego, wiesz co, wynikało to z tłumaczenia na polski, bo my w języku polskim zondean tłumaczymy na kilka sposobów. Nie piję wódki, lecz wodę. Nie piję wódki, tylko wodę. Nie piję wódki. To mi nie pasuje. Moja teoria. Są zdania, w których pasowało mi ale. Są zdania, w których pasowała mi negacja ale. Dlatego, słuchajcie, spójniki to jest taki temat, który nie polega tylko na tym, żeby opanować jego polskie tłumaczenie. Spójnik, że dany spójnik oznacza to i to. Spójnik, nie wiem, czy się po to się zgodzisz, to jest słowo, które musi się pojawić w pewnym zdaniu, w pewnym konkretnym kontekście, żeby coś móc Zgadza się. wyrazić. Dlatego tutaj. Tu nie chodzi o gonienie za Tak. słówka, nie? Nie tłumaczenia nie załatwiają zrozumienia Dokładnie. tematu. Nie? Dlatego mówię, że mamy na przykład mamy spójnik właśnie w tych kontekstach może się pojawić lecz, znaczy pojawia się ogólnie, natomiast pojawia się to słowo tylko. Nie? Zobaczcie sobie, oni nie ruszyli, tylko czekają. Sie sind nicht losgefahren i tam nie może być nur. Nie? Tylko dlatego, że tak tłumaczymy na polski. Tam Ja jest bym powiedziała, zonder. że prawie wszędzie można Bez dać to negacji. tylko, że to nawet lepiej pasuje niż lecz. Tak. Niż lecz, tak? No, kwestie No. dyskusyjne, mamy język polski, obydwie formy są Tak. prawidłowe, natomiast kwestia nabycia, obycia właśnie, jak to tłumaczymy na polski, nie? Przykładów można wyciągnąć, no jest spójnik mimo że tłumaczymy też jako chociaż, nie? Czyli na przykład mimo, że padał deszcz, obwohl es geregnet hat. I to samo mimo, że możemy przetłumaczyć na polski jako chociaż. Chociaż padał deszcz, to coś tam się działo, to poszliśmy na spacer, nie? Albo zamiast chociaż jeszcze skracamy do choć. Przez CZ, przepraszam, przez C z kreseczką do góry, nie? Choć padał deszcz, to jest polski. To jest polski język. I nie wszystko da się przenieść na niemiecki. Żeby znaleźć się w niemieckim, musimy znać te niemieckie reguły, nie? To taki mój dodatek. Czyli pamiętajcie sobie właśnie tutaj tą baterię, że przez zondan kojarzymy sobie z baterią, pierw jest minus, potem plus. W pierwszym zdaniu jest minus, a potem Czyli i negacja, negacja. czyli negacja. Zaprzeczamy coś, że Tak. nie jadę, że to nie jest wódka, że to nie jest sok, że to nie jest cukier puder, a po zondern A po aba, dokładnie, następuje po aba jest to dopowiedzenie, czyli to już ta po prawda, zondern, po zondan. po Tak, jest zondern. prawa, jest prawda. Namieszałem ci w głowie z tym aby. Ja mam przykład nawet No, może do jest tego. prawda. Zondan i do aba, jak można to jeszcze zobaczyć. Myślę, że wszyscy chcą tego przykładu posłuchać, także mów. Ja zaczęłam dzisiaj od takiego zdania, ich mag dich nicht, Aha. sondern ich liebe Tak. dich. Czyli ja cię nie lubię, czyli mamy ten baterię, pierw minus, nie lubię cię, tylko cię kocham. A teraz zobaczcie sobie zdanie Aha. z aba. Ich liebe dich, aber ich mag dich nicht. Czyli ja kocham cię, czyli nie ma negacji. Nie ma negacji w pierwszym zdaniu. To od razu skreślamy sondern, nie może być sondern użyte. Tylko aber. Aber ich mag dich nicht. Czyli ja kocham cię, ale cię nie lubię. Okej. To taka ciekawostka. Właśnie mi No, się ciekawe. tak Okej. skojarzyło. Nie chcemy za dużo tych Tak, tak, zasad tak. wprowadzać, ale faktycznie aber ma więcej Tak, ale. możliwości, jeżeli chodzi, nie? Zondern jest bardziej taki, mało takich spójników, które są bardzo precyzyjnie, pojawiają się w precyzyjnych zdaniach.
typu negacja na początku, potem zondern i potem wyprostowanie tematu. Akurat wyjątkowo łatwo się go wyjaśnia i tłumaczy, moim Tak, zdaniem. zondern To jest jest w wyjątkowy, miarę to jest fantastyczny spójnik. taki schematyczny Tak. jest bardzo, nie? Słuchajcie, Patrycja przygotowała dla Was, dla moich widzów, takie PDF-y ze skrótem tutaj myślowym z tego, co robiliśmy dzisiaj. Natomiast jest to PDF dostępny na Twojej stronie, Patrycja, tak? Na Instagramie. Nie na Instagramie, tylko będzie dostępny na Nie? blogu, na moim blogu. Na blogu, Ale to pewnie dobra. podlinkujesz Link. tam pod Wszystko filmikiem. podlinkuję do Facebooka, do bloga, do Instagrama, do Patrycji. Będzie i na YouTubie w opisie filmu i na podcaście oczywiście. Piszcie swoje komentarze, Piszcie słuchajcie. swoje przykłady, bo to jest najważniejsze, bo to, że posłuchaliście teraz, to nie znaczy, że będziecie umieć się tym posługiwać. Tak. Jakieś problematyczne zdania podajcie, zdania, z którymi macie niepewność, czy są prawidłowe, wasze warianty. Też podsyłajcie pomysł, czy chcecie utrzymać taką właśnie współpracę, żebyśmy nagrywali z Patrycją co jakiś czas jakieś tematy. Widzowie niech decydują, Nie Patrycji, w wiem jaki jak sposób, wy, nie? Czy ale się to. mi było dzisiaj bardzo przyjemnie. Mi również, bo takie rozmowy, wiecie, dwóch szalonych germanistów się spotyka i gada o niemieckim, nie? Dokładnie. Myślę, że czujecie, że w jaki sposób. A chcemy Martynę pod Czernik bardzo serdecznie pozdrowić. Z majstersztyka Okazuje się, językowego. tak, z majstersztyka językowego. Fantastyczna germanistka też. Dokładnie, ja Martynę poznałem, się okazało, że dziewczyny się spotkały w międzyczasie, nie widziałem o tym, wczoraj się dowiedziałem. Bardzo Tak, my fajnie, byłyśmy bardzo już na fajnie się kawce okazuje, że. w Krakowie. Już kawka Już kawka zaliczona, nie? zaliczona. Jeszcze przed pandemią. Jeszcze można było normalnie pójść do knajpy napić się kawy? Czy to już Normalnie było było, wcześniej? normalnie było. To było wakacje w sumie teraz, ale w sumie było normalnie. Nie. No. No. Och, Dobra, zostawmy temat cudowna chwila pandemiczny. jeszcze. No. Słuchajcie, dajcie znać, jak tam Wam się podobało, czy jakiś temat. Moglibyśmy rozpocząć wspólnie jakiś wątek. Jesteśmy gotowi do współpracy, tym bardziej, że to jest technologicznie, słuchajcie, ja sobie siedzę w Sączu, Ja tutaj siedzę w mam Niemczech. piękną, tak, piękną pogodę mamy za oknami, słoneczko świeci, chociaż dosyć chłodno jest i nagle okazuje się, że można takie rzeczy robić, nie, no, na odległość, także bardzo fajne rozwiązanie w obecnych czasach. Dobra, to będziemy kończyć. Dziękuję Ci jeszcze Patrycja, raz coś bardzo, chciałabyś? Szymonie, za zaproszenie. Również było Mam mi miło. nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie znać w komentarzach, że o to prosiliśmy. To też jest kwestia tego, jak właśnie widzowie odbierają, czy taka forma jest strawna i czytelna i z chęcią sięgnęlibyście do kolejnego filmu, czy kolejnego nagrania audio w formie podcastu. Ja Wam bardzo dziękuję za to do tego momentu. Tutaj prosiliśmy o komentarze, jakieś zdania, które chcielibyście ewentualnie dopytać i z nami skonfrontować, zweryfikować, czy prawidłowo. Bardzo Wam dziękujemy. Tutaj zapraszam na kanał, kanał jeszcze nie, ale na te social media Patrycji, która się. A może o tego czarne Gacka jednak spytamy? No bo Gacek to jest jakby gatunek nietoperza, dobrze Zgadza myślę? się, a Erfurt, bo ja Aha. mieszkam w Erfurcie od 6 lat w Niemczech, Aha. to jest takie miasto nietoperzy, można tak powiedzieć. Można tutaj sobie iść nad rzekę Gerę i posłuchać albo przywołać nietoperze. Są budynki, które są przyjazne dla nietoperzy i na Petersbergu, na Cytadeli też jest właśnie mnóstwo nietoperzy do spotkania. I tak jakoś Co ty uznałam, mówisz? no, i tak jakoś wyszło, że to jest takie prawie miasto nietoperzy. Taki Batman City. Dokładnie. I Flejda. I powiem Ci, że też tak się to przyjęło. Ja pierw bloga zaczęłam pisać dla siebie, ale nie wiem, potem jakoś ludzie uznali, że ta nazwa jest jakaś sympatyczna dla nich. Czarny I ten Gacek. czarny Gacek został. No. Ja No. zawsze mówię, że. A w ogóle. Przepraszam, że Cię przerwałam. Ale... Nie, mów, nie skoro, ja mów, Zawsze mów. mówię, że jak ktoś chce się uczyć niemieckiego, to powinien być jak Batman.
On nie miał żadnych supermocy, a i tak wymiatał w porównaniu do innych superbohaterów, prawda? On nie był jakimś super, nie miał jakiejś, nie wiem, jak Spider-Man supermocy, albo nie był super silny. Wiesz co, nie analizowałem tego w ten sposób. No. Tak samo znaczy, miał swój Batmobil. No, mał, to, tak? To jest nasza książka do niemieckiego na przykład, to ten nasz Batmobil, dobra książka. Albo coś, to jest już Ausrüstung, co nie? O widzisz. Ale nie potrzebujemy no dobrze, żadnych taka supermocy, myśl. Żeby się nauczyć niemieckiego. Tylko dobre akcesoria. Z taką myślą was zostawiamy. Z taką myślą, ciekawo. Sam muszę to przemyśleć, dałeś mi do myślenia teraz. Dziękuję za uwagę w takim razie i do zobaczenia. Mam nadzieję, do kolejnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć. Dobra, to się wytnie. Jak Szymon? Bardzo fajnie, bardzo, mi się bardzo podobało. To też jest, wiesz, inny gatunek pracy, wiesz, ja wczoraj nagrywałem w lesie, to wiesz, się spieszyłem, bo marzłem. No, wiem. A tutaj sobie siedzisz w domu, wiesz, jeszcze tutaj mam przykłady pod ręką i to wszystko się jakoś fajnie to... A powiem ci, że ja tak to na spontana z tymi przykładami. Ja miałam tylko tą kartkę, co sobie, wiesz, przygotowałam wtedy ten PDF. Okej. Okay. Tak to wszystko na spontana. No. Dobra. No ja trochę tych przykładów zrobiłem, no już miałem wcześniej, szczerze mówiąc, nawet nie pod ten nasze spotkanie, tylko w ogóle mam taki zestaw zdań właśnie, gdy uczeń chce temat Nyść i Kain. Wiem, I oglądałam dlatego wczoraj gdzieś tam... twój filmik o Zondan. Aha, to możliwe, że niektóre się tam pojawiły nawet, już nie pamiętam oglądałam, tego, ale nieważne. Ja się ale przejmuję nieważne. Zawsze, żeby wszystko było dobrze. Jasne. No to wiadomo, że chce jakoś człowiek, żeby to wypadło, nie? Dobra, słuchaj, będę zamykał teraz ten plik, który jest nagrywany w tym momencie. Mhm. On potrzebuje chwilę czasu, żeby się tam procesing, tam trwa chwilę przeróbka tego materiału tak, na, ja szybciutko na tego. Podpiszę może ten post na bloga. Dobra. Chyba, że ogólnie podamy link do bloga. Tam i tak będzie pierwszy ten artykuł. Dobra. Może fajnie było to, bo ja w czwartek po południu wyjeżdżam, czyli musiałbym się zmieścić do środy, chociaż mam kilka rzeczy. Nie obiecuję, że w tym tygodniu to puszczę. Nie ma problemu. Chociaż chciałbym, ale kilka rzeczy muszę jeszcze tutaj gdzieś tam nadrobić. Boże, mam nadzieję, że nas nie zjedzą. No, nie, bo na razie nikt wstępnie nie wie o tym. Gdzieś tam będę pisał o tym przed, jak już będzie wszystko gotowe, to wtedy dam informacje na Facebooku i tak dalej, na Instagramie. No to super, ja się cieszę. Ostrożnie teraz zamykamy to połączenie, żeby się nic nie utraciło, bo chyba bym się tutaj nie pozbierał. Tak, i jesteśmy w kontakcie. No, spokojnie. Dobra. To pozdrawiam cię, Patrycja, i do usłyszenia. Dobra. Miłego tygodnia ci no życzę. To pa, no cześć. Jesteśmy w kontakcie. Hej, cześć.